Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Pizzeria Rimini zatrudni pomocnika do kuchni. Godziny do ustalenia. No i jak idzie ci nauka jazdy? Rower jest chyba łatwiejszy w kierowaniu, ale instruktor mówi, że robię postępy. Najważniejsza jest wiara w siebie. Skoro nawet ja umiem prowadzić samochód, to nie może być trudne. Nie wiedziałem, że masz tak niskie zdanie o sobie. Żartuję oczywiście. Po to, by cię podtrzymać na duchu. Dziękuję. Mam nadzieję, że pojedziesz ze mną na pierwszą przejażdżkę. Czy to konieczne? Napijemy się kawy? Bardzo chętnie. Szukasz pracy, tak? Tak, chciałbym znaleźć jakieś zajęcie na kilka godzin dziennie. Najlepiej po południu lub wieczorem. Ale co umiesz? No, na pewno nie umiem robić pizzy. Nie umiesz robić pizzy? Oczywiście, że nie umiesz. Ale chętnie się nauczę. Dowcipny chłopak. A zmywać naczynia umiesz? No tak. Co drugi dzień, od 7 do 10 wieczór. Podawanie do stołu, zmywanie. Płacę 30 tysięcy za godzinę. To znaczy, że daje mi pan pracę? Na próbę. I uważaj. To wcale nie jest łatwa praca. Zdecydowałem, że zostaję w Warszawie. Więc muszę znaleźć jakąś pracę. Ale co może robić w Polsce etnograf z Ukrainy? Możesz mieć kłopoty z pracą w swoim zawodzie. Wśród humanistów jest dość duże bezrobocie. Trudno. Muszę zmienić zawód. Ale nie wiem nadal, gdzie mógłbym pracować. Zaraz, zaraz. Przecież rozwija się handel między Polską a Ukrainą. Powstaje dużo spółek, firm. Nie znam się na handlu. Wiem, że się nie znasz. Znasz się na etnografii. Ale chcesz zmienić zawód. Musisz nauczyć się czegoś nowego. Uczę się prowadzić samochód. Czytałeś ogłoszenie? Czytałem, ale nie znalazłem żadnej oferty, która by mnie interesowała. Już wiem. Marian Kazimierski. Nie znam żadnego Mariana Kazimierskiego. Ale ja znam i to wystarczy. Marian jest moim kolegą ze szkoły. Studiował handel zagraniczny. Teraz ma dużą prywatną firmę zajmującą się handlem z krajami dawnego Związku Radzieckiego. On na pewno pomoże ci znaleźć pracę. Sądzisz, że będzie chciał mi pomóc? Myślę, że tak. To mój dobry kolega. Poproszę go. Zaraz. Tutaj mam jego telefon. Zapisz sobie. Zadzwonię do niego dzisiaj i uprzedzę o twoim telefonie. Dziękuję ci bardzo. Ale nie wiem, czy poradzę sobie. Zawsze pracowałem w muzeum, tak jak i ty. No cóż, czasy się zmieniają i my też musimy się zmienić. Dzień dobry, mówi Krzysztof Grzegorzewski. Czy mógłbym rozmawiać z Marianem Kazimierskim? Już łączę z panem prezesem. Krzysiek? Cześć, kopelat. Co u ciebie słychać? Cześć Marian. U mnie wszystko po staremu. Przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania. Dzieci rosną. A jak twoje interesy?
Nieźle. Firma rozwija działalność. Dzwonię właśnie w tej sprawie. Chodzi mi o mojego przyjaciela z Ukrainy. Ożenił się z siostrą Bożeny i szuka pracy. Czy nie mógłbyś mu w tym pomóc? Jaki ma zawód? No wiesz, jest etnografem, tak jak ja, ale myśli o zmianie pracy. Zna języki obce, jest energiczny, inteligentny. W mojej firmie potrzebny jest tłumacz. Niech twój kolega przyjdzie do mnie na rozmowę. Zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję. Przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi. Musimy sobie pomagać w ciężkich czasach. A może wpadniecie do nas z Bożeną? Hania się ucieszy. Bardzo chętnie. Zadzwonię jutro i umówimy się dokładnie. Cześć. I dziękuję jeszcze raz za pomoc. Do usłyszenia. Zdecydowałem, że zostaję w Warszawie, więc muszę znaleźć jakąś pracę. Ale co może robić w Polsce etnograf z Ukrainy? Możesz mieć kłopoty z pracą w swoim zawodzie. Wśród humanistów jest dość duże bezrobocie. Trudno. Muszę zmienić zawód. Ale nie wiem nadal, gdzie mógłbym pracować. Musisz nauczyć się czegoś nowego. Czytałeś ogłoszenie? Tak, ale nie znalazłem żadnej oferty, która by mnie interesowała. Chodzi mi o mojego przyjaciela z Ukrainy. Ożenił się z siostrą Bożeny i szuka pracy. Czy mógłbyś mu w tym pomóc? Jaki ma zawód? Z wykształcenia jest etnografem, tak jak ja, ale myśli o zmianie pracy. Zna języki obce, jest energiczny, inteligentny. W mojej firmie potrzebny jest tłumacz. Absolwentka ekonomii. Znajomość języka angielskiego i francuskiego. Podejmie dobrze płatną pracę. Kierowca, młody, bez nałogów, szuka pracy w swoim zawodzie.
inżynier elektryk z wieloletnim doświadczeniem poszukuje pracy. Studentka zaopiekuje się dziećmi w godzinach wieczornych. Prawnik, młody, dyspozycyjny, biegle znający język angielski. Szuka pracy. Robi pan duże postępy. Może chce pan jeszcze godzinę lekcji? Mam teraz wolny czas. Ale ja niestety nie mam czasu. Jestem umówiony na rozmowę w sprawie pracy. A, to ważna sprawa, rzeczywiście. Życzę panu, aby dostał pan tę pracę. Do jutra. Pol Export. Jest. Czwarte piętro. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Nazywam się Michał Kalicki. Przyszedłem w sprawie pracy. Jestem umówiony z prezesem Marianem Kazimierskim. Ach, tak. Proszę wejść. Prezes czeka na pana. W mojej sprawie dzwonił Krzysztof Grzegorzewski. A, tak, pamiętam. Szuka pan pracy? Tak, szukam pracy. Najchętniej od zaraz. Jakie ma pan wykształcenie? Jestem etnografem. Ożeniłem się z Polką i teraz mieszkam w Warszawie. Chciałbym na stałe zostać w Polsce. Cóż, moja firma zajmuje się handlem. Nie mam pracy dla etnografa, ale chciałbym panu pomóc. Zna pan jakieś języki obce? Ukraiński, litewski, rosyjski, angielski i słabiej francuski. Doskonale. Czy wszystkie tak dobrze jak polski? Najlepiej znam oczywiście ukraiński i rosyjski. To interesujące. Mógłbym pana zatrudnić jako tłumacza, ale na razie na okres próbny. Oczywiście, rozumiem. Nigdy przecież nie pracowałem jako tłumacz. A więc okres próbny przez miesiąc. Jeśli pan i ja będziemy zadowoleni, zatrudnię pana na stałe. Bardzo się cieszę, że będę pracował w pana firmie. Od kiedy mam zacząć? Od jutra. W mojej sprawie dzwonił Krzysztof. W mojej sprawie dzwonił Krzysztof. Tak, pamiętam. Szuka pan pracy? Tak, pamiętam. Szuka pan pracy? Tak, szukam pracy. Najchętniej od zaraz. Tak, szukam pracy. Najchętniej od zaraz. Jakie ma pan wykształcenie? Jakie ma pan wykształcenie? Zna pan jakieś języki obce? Zna pan jakieś języki obce?
ukraiński, litewski, rosyjski, angielski i słabiej francuski. Ukraiński, litewski, rosyjski, angielski i słabiej francuski. Mógłbym pana zatrudnić jako tłumacza, ale na razie na okres próbny. Mógłbym pana zatrudnić jako tłumacza, ale na razie na okres próbny. Oczywiście, rozumiem. Nigdy przecież nie pracowałem jako tłumacz. Oczywiście, rozumiem. Nigdy przecież nie pracowałem jako tłumacz. A więc na okres próbny przez miesiąc. A jeśli i pan, i ja będziemy zadowoleni, zatrudnię pana na stałe. A więc na okres próbny przez miesiąc. A jeśli i pan, i ja będziemy zadowoleni, zatrudnię pana na stałe. Agencja reklamy zatrudni plastyka i modelki. Firma angielska zatrudni prawnika z biegłą znajomością angielskiego. Bardzo atrakcyjne zarobki. Potrzebny mechanik samochodowy z doświadczeniem do warsztatu samochodowego. Prywatna szkoła podstawowa zatrudni nauczycielkę języka angielskiego. Ekspedientka do butiku potrzebna. Ważna prezencja i doświadczenie w handlu. Firma budowlana zatrudni malarzy, glazurników i stolarzy. Wysokie zarobki. Zapomniałeś klucza? Kwiaty! Czy dzisiaj jest jakieś święto? Wielkie święto! Znalazłem pracę i to lepsze niż się spodziewałem. Musisz mi wszystko opowiedzieć. To bardziej interesujące niż się spodziewałem. Tak ci się podoba nowa praca? To świetnie! A jaki będzie twój zakres obowiązków? Będę pracował jako tłumacz. Będę tłumaczył w czasie spotkań, a także w biurze. Korespondencję handlową, teksty umów. Myślę, że nawiążesz też dużo kontaktów, poznasz interesujących ludzi. Na pewno. Firma bardzo się rozwija. Wszyscy tam mają wiele pracy. A jak to wygląda finansowo? Nieźle. Tymczasem 5 milionów miesięcznie, ale to tylko okres próbny. 5 milionów? To całkiem dobra pensja. Jeśli szef będzie zadowolony, po miesiącu moja pensja wzrośnie do 7 milionów. Wspaniale. Widzisz, wszystkie kłopoty zostały pomyślnie rozwiązane. Musimy zadzwonić do Krzysztofa. W końcu to dzięki niemu dostałeś tę pracę. Jest jeden problem. O co chodzi? Nie mogę spóźnić się jutro do pracy. Przecież jestem zatrudniony na okres próbny. A o której zaczynasz pracę? O 8.
Muszę wstać najpóźniej o 6. Trudno, skoro postanowiłam być dobrą żoną. Nie rozumiem. Stanę razem z tobą, zrobię ci mocnej kawy i przygotuję kanapki do pracy. Jesteś wspaniała. Raz jeszcze ci dziękuję za pomoc w znalezieniu pracy. Pozdrowienia dla Bożeny i dzieci. Anna też was pozdrawia. Cześć! Rozmawiałeś z Krzysztofem? Tak, musiałem mu przecież podziękować. Jutro zaczynam nową pracę. Mam trochę tremy. Na pewno doskonale sobie poradzisz, a w sobotę po całym tygodniu pracy czeka cię niespodzianka. Jaka niespodzianka? Mam 2 bilety na koncert w Filharmonii. Bardzo trudno było je zdobyć, ale mam znajomości. O której godzinie jest ten koncert? O 17:00. Bardzo mi przykro, kochanie. Nie mogę iść z tobą. Jak to? Dlaczego? Przecież w sobotę po południu nie pracujesz. Niestety, pracuję. Przyjeżdża delegacja z Kijowa w sprawie ważnego kontraktu handlowego. Będę zajęty aż do wieczora. Aż do wieczora? Niestety tak. Cóż, taka jest praca tłumacza. A poza tym pamiętaj, że jestem zatrudniony na okres próbny. Teraz twoja nowa praca mniej mi się podoba. Będziesz rzadko bywał w domu. Będziesz na mnie czekała. Tak robią dobre żony. Wolałam być żoną bezrobotnego. Jaki będzie twój zakres obowiązków? Jaki będzie twój zakres obowiązków? Będę pracował jako tłumacz. Będę tłumaczył w czasie spotkań, a także w biurze. Korespondencję handlową, teksty umów. Będę pracował jako tłumacz. Będę tłumaczył w czasie spotkań, a także w biurze. Korespondencję handlową, teksty umów. A jak to wygląda finansowo? A jak to wygląda finansowo? Nieźle. Tymczasem 5 milionów miesięcznie, ale to tylko okres próbny. Nieźle. Tymczasem 5 milionów miesięcznie. Ale to tylko okres próbny. Nie mogę jutro spóźnić się do pracy. Przecież jestem zatrudniony na okres próbny. Nie mogę jutro spóźnić się do pracy. Przecież jestem zatrudniony na okres próbny. O której zaczynasz pracę? O której zaczynasz pracę? O 8:00. Muszę wstać najpóźniej o 6:00. O 8:00. Muszę wstać najpóźniej o 6:00. O której godzinie jest ten koncert? O której godzinie jest ten koncert? O 17:00. O 17:00. Bardzo mi przykro, kochanie. Nie mogę iść z tobą. Bardzo mi przykro, kochanie, nie mogę iść z tobą. Jak to? Dlaczego? Przecież w sobotę po południu nie pracujesz. Jak to? Dlaczego?
Przecież w sobotę po południu nie pracujesz. Niestety pracuję. Przyjeżdża delegacja z Kijowa w sprawie ważnego kontraktu handlowego. Będę zajęty aż do wieczora. Niestety pracuję. Przyjeżdża delegacja z Kijowa w sprawie ważnego kontraktu handlowego. Będę zajęty aż do wieczora. Mamo, chcę z tobą porozmawiać. Masz jakieś kłopoty? Coś złego w szkole? A może pokłóciłeś się z Martą? O co chodzi? Mamo, chciałbym znaleźć jakąś dorywczą pracę. Pracę? Ty chcesz znaleźć pracę? Przecież jesteś jeszcze uczniem. Wiem, ale wielu moich kolegów pracuje po południu. Albo w sobotę czy niedzielę. Usiądź, porozmawiamy. Nie powinieneś szukać teraz pracy. Jesteś w liceum i musisz się uczyć, a nie pracować. Potrzebuję pieniędzy na swoje wydatki. Marta, robiła ankiety socjologiczne, też jest uczennicą, a jednak czasami pracuje. Nauka przede wszystkim. Być może Marta jest lepszą uczennicą. Ty musisz poprawić trójkę z fizyki. Nie masz nawet wykształcenia średniego. Co mógłbyś robić? Jest dużo ofert pracy dla młodzieży. Czy ty już pracujesz? Bez naszej wiedzy? Znalazłem pracę w pizzerii. 3 razy w tygodniu, wieczorem. To dobrze płatna praca. Będę miał pieniądze na swoje wydatki. Zatrudniłeś się jako kelner? Tak. Będę podawał do stołu i zmywał naczynia. Ten pomysł wcale mi się nie podoba. Porozmawiamy jutro, kiedy ojciec wróci. Mamo, ale ja muszę mieć tę pracę. Chciałbym czasami kupić Marcie kwiaty albo prezent. Nie mogę prosić was o pieniądze. Muszę pracować. Przede wszystkim musisz się uczyć. Porozmawiamy, gdy wróci ojciec. Mam nadzieję, że tata mnie zrozumie i pozwoli pracować. Pracować? Czy Marek będzie pracować? I będzie miał własne pieniądze? Zobaczymy, co na to powie tata. Jeśli Marek będzie pracować, to ja też. Od jutra zaczynam szukać pracy. Wszyscy szukają pracy. Muszę znaleźć pracę. Muszę znaleźć jakąś pracę. Zostaję w Warszawie, więc muszę znaleźć jakąś pracę. Zdecydowałem, że zostaję w Warszawie, więc muszę znaleźć jakąś pracę. Podejmę dobrze płatną pracę. Absolwentka ekonomii podejmie dobrze płatną pracę. Absolwentka ekonomii, znajomość angielskiego i francuskiego podejmie dobrze płatną pracę. Muszę znaleźć pracę. Muszę znaleźć jakąś pracę. Zostaję w Warszawie, więc muszę znaleźć jakąś pracę. Zdecydowałem, że zostaję w Warszawie, więc muszę znaleźć jakąś pracę. Podejmę dobrze płatną pracę. Absolwentka ekonomii podejmie dobrze płatną pracę. Absolwentka ekonomii, znajomość angielskiego i francuskiego podejmie dobrze płatną pracę.
Pol Export. Jest. Czwarte piętro. Jestem młody, energiczny, przedsiębiorczy, sympatyczny. Szukam pracy. Szukam pracy. Jestem bystry, wykształcony i wszechstronnie uzdolniony. Szukam pracy. Szukam pracy. Jestem szybki i pojętny. Do wszystkiego jestem chętny. Szukam pracy. Szukam pracy. Wszystko mogę i potrafię. Robię świetne fotografie. Na fortepianie, uszyć spodnie, zrobić pranie. Szukam pracy, szukam pracy. Umiem sprzątać i haftować, jeździć konno i stepować. Szukam pracy, szukam pracy. Dobrze pływam i prowadzę. Radzę. Szukam pracy, szukam pracy. Jestem bystry, wykształcony i wszechstronnie uzdolniony. Szukam pracy, szukam pracy. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego.